Bo on robił wrażenie człowieka smutnego, przeżartego smutkiem, ale to chyba nie jest cała prawda o nim. Nie, nie, no przecież groteski jest bardzo wiele we wszystkim, co on pisał. On pisał takie jakby realne koszmary trochę. Dla mnie najważniejsze jego książki to był Kompleks Polski i Mała Apokalipsa, która jest zupełnie znakomita i która jest wizją nieprawdopodobną, takiej zagłady Polski, zagłady Warszawy, człowieczeństwa, bo on był równocześnie poetą troszkę i takim metafizykiem i wierzył w upiory, zjawy, łączył te... Dziady. Słucham? Te dziady wileńskie łączył. Tak? No właśnie, chyba to dziady. Się może... On uwielbiał te wszystkie sytuacje, w których pojawiają się zjawy i upiory. I on rzeczywiście miał ich pełno koło siebie, nawet jak siedział tylko w tym swoim małym mieszkanku i patrzył na ten potworny Czyli pałac. Taki guślarz. No tak, który zresztą, któremu postawił pomnik straszliwy, groteskowy, jako ten straszny dar Stalina dla Polski. Ale był też bardzo pisarzem eksperymentującym. Powiedzmy może o różnych ciekawych pomysłach, które miał w swoich książkach na ich konstrukcję. No tam jest konstrukcja filmowa, bardzo często się pojawia, po prostu wizja, co jest naturalne, ale też tam nagle wchodzą jakieś eseje nieomalże. Tak, albo kilka wątków, które można składać i rozkładać trochę w taki kortazarowski sposób, tak, prawda? Tak, tak. Poza tym ono miało ten właśnie tą litewski sentymentalizm. Nagle wchodzą opisy przyrody na dwie strony. Rzeka. Mhm. Opisuje przepięknie i lirycznie rzekę. Za chwilę ton jakiś szyderczy i groteskowy. Właśnie to decydowało jego bardzo o tym, że on był bardzo osobny. Ja mam wrażenie, że te dwie książki, które tutaj szczególnie podnosimy, czyli Kompleks Polski i Mała Apokalipsa, mają szansę z latami nabierać wartości przez to, że się oddalają czasy, do których się one odnoszą. Znaczy, że ich literatura tam zwycięży politykę. No mam nadzieję, bo to są naprawdę... Myślę, że znajdą się młodzi ludzie, którzy coś tam... Ale tak, oczywiście, że zaczyna się jakiś rodzaj... Nie wiem, czy można to modą nazwać, na komunizm jako na coś egzotycznego po prostu. Coś, czego ci ludzie młodzi teraz w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Tak jak ja wyemigrowałem jakby do Ameryki, to się mnie pytali, jeżeli tak ci się nie podobało, to dlaczego żeś nie wyjechał? Oni nie rozumieli, że były problemy z paszportem na przykład. To wszystko było... A Tadzia jeszcze strasznie drażniło to, że ci wszyscy ubecy, jak on przychodził po paszport i mu na ogół odmawiano, to wszyscy mówili do niego, panie Tadziu. Że to... Tak. No mówi, to jest coś zupełnie potwornego. Cóż to za chamstwo, jakaś familiarność okropna polska. Panie Tadziu, no musi pan zrozumieć. Jak on był w Ameryce, to właściwie on się tam nie nadawał tak zupełnie, że bał się wychodzić na ulicę właściwie sam. Ciągle go ktoś pilotował. On zresztą pisał o tym, że jego sobie podawano z rąk do rąk jak jakąś taką paczkę owiniętą w papier, którą przesyłano, odsyłano, ale znowuż zobaczył tam parę rzeczy. Fantastyczny. Godzilibyście się z taką opinią, którą słyszałam, że jest to pisarz bardzo warszawski, bo ja tego nie czuję, pomimo... No właśnie, ja bardziej odczuwam go jako pisarza... Ja zupełnie tego Warszawa jest tylko scenografią, jakimś atrybutem ten Pałac Kultury, ale nie czuję go w ogóle jako pisarza warszawskiego. Ale oczywiście, oczywiście. Nie, nie, no Warszawa była bardzo realna, ale równocześnie była metaforyczna. To była dekoracja, między tak którymi chodzili ludzie po prostu. No. I ważna była
te ściany, to, że ludzie, to pomagało po prostu w czytaniu, że nagle się widziało, aha, idzie alejami, aha, to jest paradis, to jest to, to jest to. A z tego te rzeczy niesłychanie uogólnione tak wychodziły. I los człowieka po prostu. To kogo teraz będziesz ty spotykał w czytelniku, jak... No nie, no teraz mogę ciebie spotkać w czytelniku, Agatko, i to będzie olbrzymia przyjemność. Wyłącznie. Natomiast no, ten stolik jest skończony po prostu. Już właściwie się skończył, kiedy odszedł Cholubek, później Henio Bereza, teraz Konwicki. Puste duchy krążą, duchy siedzą przy stolikach albo krążą obok stolików, a... Ja w dniu, kiedy umarł Konwicki, była taka bardzo ładna scenografia. To znaczy pod wielkim zdjęciem oprawionym Gustawa Cholubka, wiesz, tam wisi takie na końcu, stał portret na stoliku Konwickiego, taki mały, z czarną tą, i paliła się świeczka. I coś w tym było bardzo ładnego, bardzo symbolicznego i jakby w duchu tych zaduszek, które tak Tadeusz Konwicki uwielbiał.